10 najgorszych filmów 2017 roku, 10 Rings. By uratować swojego chłopaka Julia, postanawia obejrzeć tajemniczą kasetę wideo. Wkrótce dowiaduje się, że zostało jej 7 dni życia. O ile pierwowzór tego filmu, nakręcony przed laty, był naprawdę klimatyczny i interesujący, to to jest tania produkcja, wyłudzająca od widzów pieniążki. Niestety film bardzo nieudany. 9 Piraci z Karaibów zemsta Salazara. złowrogi Korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć trójzą Poseidona. Piraci z Karaibów to seria niesamowicie dobra była kiedyś. Teraz to oczywiście maszynka na robienie pieniędzy. Spragnieni fani przychodzą na film licząc, że wreszcie wydarzy się coś niesamowitego, a tam nic, nic i nic. 8. Assassin's Creed. Dzięki przełomowej technologii Lynch doświadcza przygód swojego przodka, Asasyna, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Wkrótce podejmuje walkę z potężnymi Templariuszami. Filmowa adaptacja kultowej gry komputerowej, która z każdą częścią robiła się coraz gorsza. Ci co myśleli, że produkcja Ubisofta osiągnęła wyżyny tandety, to byli zapewne zaskoczeni, że tę historię można zepsuć jeszcze bardziej. 7 Mumia, komandos marynarki wojennej Nick Morton, wyrusza zespołem do Iraku, by odnaleźć ukrywającą się w bunkrze grupę terrorystów. Na miejscu odkrywa starożytny grobowiec, gdzie czyha ukryte niebezpieczeństwo. Ponoć ten film jest powiązany z produkcją z 1999 roku, lecz według mnie, poza tytułem, nie ma to nic wspólnego, a nawet grzechem jest mówić, że ma to coś wspólnego. Wyjątkowo słabe. Niestety. 6. Krucyfiks. Do więziennej celi trafia ojciec Anton, ksiądz skazany za zabójstwo opętanej zakonnicy, nad którą sprawował egzorcyzmy bla bla bla. Nie nudzi was już to? Typowy horror i tani skok na kasę oraz dzieci lubiące się bać, chociaż na bank nawet one wyszły z kina ze świadomością zmarnowanych pieniędzy. 5 Botox, losy czterech kobiet pracujących w służbie medycznej, splatają się w szpitalu, gdzie dochodzi do wielu nielegalnych przedsięwzięć. Tak, pan Patryk Wega powinien dostać zakaz robienia filmów. Tworząc Pitbulla i służby specjalne, chyba na tyle się wypalił, że szuka tylko nowych sposobów, jak zszokować widza, ale na pewno nie zachwycić. No sorry, no, posłuchajcie. Po prostu esencja kina polskiego. Mogła dostał w mu komórka, nie ma z nim kontaktu. 4. Szatan kazał tańczyć. Karolina odnosi międzynarodowy sukces powieściowy. Jej nihilistyczne życie powoli się rozpada, bo narkotyki i alkohol nie są w stanie zapełnić pustki. Świetny pomysł, wręcz idealny na film, no ale realizacja... Cóż, może nie będę się wypowiadać, a miejsce na tej liście niech przemówi za mnie. 3. Annabel rodziny Zła. Lalkarz wraz z żoną przyjmują pod dach zakonnicę i dziewczynki zamkniętego sierocińca. Tani strasza, który w pewnym momencie zmienia się w gonitwę z udziałem jakichś przerośniętych potworów. No serio? Ludzie zapomnieli jak się robi horrory i to bez wątpienia. Zasłużone trzecie miejsce. Dwa ciemniejsza strona: Greja podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, a namierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej. Boże, jak to brzmi. Może tak po ludzku: tanie romancidło, będące spełnieniem fantazji kury domowej, której się marzy bogaty facet. Pytania? Jeden to niechlubne pierwsze miejsce najgorszych filmów roku 2017 dla filmu. To Dzieci z małego miasteczka terroryzuje tajemnicza istota przybierająca postać klauna. Pierwowzór z 1990 roku jest niesamowity, zaś jego nowa wersja. Oj, słabiutko! Na sali kinowej dzieci bawiły się świetnie. Kiedy jednak zapytać się kogoś dorosłego, no cóż, bez wątpienia, pierwsze miejsce. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!